Dzień dobry Państwu. Dzisiaj trochę nietypowo zostałem wywołany do zabrania głosu przez jednego z uczestników dyskusji z pewnym ateistą, i w wyniku tego ten nasz znajomy wysłał mi link do filmu, do którego poprosił, abym się odniósł. Przejrzałem ten film i to jest film nagrany przez YouTubera Everyday Hero, i tam generalnie 19 minut spędziłem na przejrzenie tego. Zadaje on kilka ciekawych pytań. Niestety też dokonuje fałszerstw w tym jego materiale, ale to być może są niezamierzone fałszerstwa. Nie będę mu przypisywał winy, natomiast będę musiał o nich wspomnieć. Dobrze, to chodzi to o ten materiał. Tytuł tego: Czy Bóg jest przeciwnikiem aborcji? Pytanie ateisty, Everyday Hero. Widać, że 50 tysięcy już ma wyświetleń od 29 października, czyli to tak 2 tygodnie 50 tysięcy. No i kanał jest 62 tysiące, 63 tysiące prawie subskrypcji, czyli zasięg jest znacny. I to widać, że wiele osób pod wpływem tego mówcy się znajduje. Pierwsza uwaga, która tutaj do filmu tego mówcy jest: zgadzam się z nim, że Stary Testament jest tak samo ważny jak Nowy Testament. To znaczy, że jeśli Bóg napisał Stary Testament i Nowy Testament, to nie jest prawdą, że można się wymawiać, że Stary Testament jest nieważny i Nowy Testament nas obowiązuje. Jest to kompletnie nieprawidłowa postawa, ponieważ Słowo Boże nam zabrania takiej postawy. Mamy na przykład takie miejsce ze Słowa Bożego: każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Jak widać, jest to bardzo ważny fragment, który pokazuje werset wcześniej. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Zatem widać, że jest to już informacja w Starym Testamencie, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Jeszcze przed wcieleniem był Synem Bożym. I tak naprawdę jest to podwalina naszego zbawienia, bo kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie wierzy w Syna, nie ma życia, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Więc jak widać, jest to bardzo ważny, istotny fragment ze Starego Testamentu. Cały Stary i Nowy Testament jednoznacznie uczy zawsze tego samego. Nie ma żadnej różnicy między Starym a Nowym Testamentem. I to widać od początku. Na przykład możemy sięgnąć do Rodzaju, 6 rozdział, 5 werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. I rzekł: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Czyli widzimy jednoznacznie, że zepsuty był cały świat, Bóg wydał na niego wyrok, wszyscy co do jednego byli bezbożnymi grzesznikami i Bóg tylko Noemu okazał łaskę. Słowo łaska pokazuje, że Noe też był takim samym bezbożnym grzesznikiem jak reszta. Zresztą wiemy o tym, że on tutaj jest częścią problemu, gdyż jako Syn Boży obcował z córkami ludzkimi, czyli jako człowiek, który był
zaznajomiony ze Słowem Bożym, wiązał się z ludźmi, którzy mieli Boga po prostu w pogardzie. I jako żonę wybrał też tego typu dziewczynę, którą Słowo Boże nazywa córką ludzką. Natomiast Noe znalazł łaskę w oczach Pana, czyli zasłużył na Boży gniew, ale Bóg okazał mu łaskę. Z Hebrajczyków 11 rozdział wiemy, że przez wiarę Noe zbudował arkę. Czyli jest to typowo usprawiedliwiony przez wiarę, z łaski przez wiarę człowiek. Zawsze było zbawienie z łaski, niezależnie od uczynków. Nigdy człowiek nie zasłużył sobie na żadne dobro w oczach Bożych. I tutaj też z tego fragmentu widzimy jedną ważną rzecz. 7 werset, zgładzę człowieka. To Bóg zawsze, zawsze to Bóg odpowiada za każdą śmierć każdego człowieka. To nie jest tak, że morderca ma takie finalne zdanie do powiedzenia w tej kwestii. Możemy zerknąć na przykład na słowa Pana Jezusa w tym zakresie. Tutaj mówi Pan Jezus: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego? Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Czyli widzimy jednoznacznie, że decyzję o tym, czy wróbel spadnie na ziemię, podejmuje osobiście Bóg Ojciec. Nie jakiś człowiek. Nawet można przypomnieć tego typu sytuację, że pewien kaznodzieja pracujący w tak zwanej złej dzielnicy głosił Ewangelię różnym osobom z przestępczego półświatka i okazało się, że grozili mu śmiercią. No to ten misjonarz odważnie powiedział: nie możesz mi nic zrobić, dopóki twój ojciec nie dostanie pozwolenia od mojego ojca. Miał na myśli oczywiście, że ojciec tego nienawróconego człowieka, czyli diabeł, bo każdego nienawróconego człowieka ojcem jest diabeł, ojcem waszym jest diabeł, tak powiedział Pan Jezus do faryzeuszy. I ojciec takiego zbira musi dostać pozwolenie od Boga Ojca, żeby zrobił krzywdę. To widać, że to jest w pełni, pod pełną kontrolą Boga Ojca. Ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię. I jest to jednoznaczne. Człowiek nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby przedłużyć czyjeś życie, czy czyjeś życie skrócić. Jest równolegle druga część, na którą musimy zwrócić uwagę, to to, że Bóg oddelegował część swojej suwerenności człowiekowi. Czyli nawet człowiek bezbożny ma wolną, możliwą do decydowania we własnym zakresie wolę. Czyli może chcieć szukać Boga, może chcieć szukać ucieczki od Boga. To jest wolny wybór danego człowieka i tą wolność Bóg oddelegował człowiekowi, dając część swojej suwerenności. Ja na ten temat mówię na swoim kanale, więc nie będę teraz tego rozszerzał, ale generalnie trzeba pamiętać o tym, żeby te zasady nie były mieszane, bo wtedy zaczyna się gmatwać. Dodatkowo, w pierwszym nagraniu tej serii mówiłem o tym, dlaczego ateiści dużo częściej czepiają się katolicyzmu, a nie na przykład islamu. No to stwierdzenie Everyday Hero jest błędne, dlatego że on myli katolików z rzymskimi katolikami. To tak jakby pomylić krzesło z krzesłem elektrycznym. Ja jestem katolikiem, ale nie jestem rzymskim katolikiem. Katolik to jest ktoś, kto wyznaje wiarę katolicką. Czyli
uważa, że jest jeden święty powszechny Kościół, czyli że jest głowa Kościoła Jezus Chrystus i jest każdy wierzący częścią tego jedynego prawdziwego Kościoła. Tak uczy Pismo Święte. Natomiast grupa religijna, której czepia się pan Wydajhero, to jest nawet sekciarską ma nazwę rzymski katolicyzm. Rzymski, czyli dotyczący pewnego nurtu, który był związany jakoś kultycznie z miastem Rzymem. Nie ma on nic wspólnego ani z chrześcijaństwem, ani z katolicyzmem. Tak samo jak krzesło elektryczne niewiele ma wspólnego z krzesłem. Dodany przymiotnik nie przypadkiem jest tam dodany. Dlatego, że jeżeli się weźmie historię, to rzymski katolicyzm powstał po rozłamie od prawilnego sławienia, czyli prawosławia. Czyli tamci mieli nazwę prawidłowe wielbienie, a sekta, którą musieli wyrzucić ze swojego grona za to, że odeszła od prawdy, no, nazwana została rzymskokatolicką, a prawo do katolickiej tutaj nomenklatury miał już tylko prawosławie, prawidłowo wielbiący. To nie przypadkiem są takie nazwy, one wynikają z tego, co się wtedy stało. Warto zerknąć w historię. Rzymski katolicyzm nie jest ani chrześcijaństwem, ani katolicyzmem. Jest rzymskim katolicyzmem. To jest po prostu różnica jak między kobietą a niemoralną kobietą. Czy można powiedzieć, że kobieta i niemoralna kobieta to jest to samo? Możesz powiedzieć o swojej mamie, że jest kobietą. Spróbuj jej powiedzieć, że jest niemoralną kobietą. Oczywiście nie próbuj powiedzieć jej, że jest niemoralną kobietą, dlatego że masz czcić ojca i matkę swoją. I Pismo Święte wyraźnie objawia, że do nieba dostaną się tylko ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, stali się częścią Pana Jezusa Chrystusa przez wiarę w to, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, że Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Natomiast rzymski katolicyzm niestety za wiarę w takie coś, co uczy Pismo Święte, wyklucza z mocy prawa. Ekskomunikuje, więc jeżeli wierzysz tak, jak uczy Biblia, jesteś z automatu wykluczony z grona wierzących, a dokładniej z grona denominacji rzymskokatolickiej. Zacznijmy od tego, że w całej Biblii, w żadnym przekładzie nie ma ani razu użytego słowa aborcja. Jest to prawie prawda. Prawie, dlatego że słowo abortion, aborcja w tłumaczeniu angielskim występuje w 1 Koryntian 15:8. Natomiast jak przytoczę go, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 8 werset. A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. And last of all, as to an abortion, he appeared to me also. I jak widać, ten fragment, jeżeli popatrzymy w kontekście, pokazuje, że Paweł apostoł tą aborcję przeżył. Czyli widzimy tutaj, że Paweł apostoł opisuje kwestię zmartwychwstania. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. I przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Czyli widać wyraźnie, że zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków, na podstawie tego, że wierzymy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism
i że ukazał się Kefasowi, potem 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, czy też, tak jak widzieliśmy po angielsku, jest tu użyte słowo abortion. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, czyli widać, że apostoł Paweł tą aborcję, można tak powiedzieć, przeżył, bo jest najmniejszym z apostołów, został wyciągnięty w zasadzie z tego łona, czy wydobyty jako poroniony płód, ale żyje, więc tutaj nie ma śmierci w wyniku tej aborcji, która występuje w Biblii. Dlatego jest to prawie prawda, bo literalnie faktycznie termin aborcja da się znaleźć w Biblii, ale jak widać, to użycie słowa aborcja jest tutaj jak najbardziej zupełnie inaczej przedstawione niż to, co się dziś próbuje przedstawiać. Zacznijmy od tego, że w całej Biblii w żadnym przekładzie nie ma ani razu użytego słowa aborcja. Jest to o tyle dziwne, że jest to temat niezwykle ważny dla Kościoła katolickiego, który obarcza winą osoby, które dokonują aborcji, za śmierć milionów, jak to określają, dzieci nienarodzonych. A dokonanie lub pomaganie w aborcji jest powiązane z automatyczną ekskomuniką. Pomimo tego nie sposób znaleźć ani jednego fragmentu, w którym takie działanie jest potępione. Nie zająknął się na ten temat ani Jezus, ani święty Paweł, ani Mojżesz. Rozumiem. Z tym wyłączeniem, ekskomuniką, to akurat w rzymskim katolicyzmie nie należy się tym zbytnio ekscytować, bo widać, że nawet jeżeli popatrzymy kanony, które wykluczają, kanon 12, jeśli ktoś twierdzi, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak ufnością w Boże miłosierdzie, przebaczające grzech przez Chrystusa, albo że ta ufność jest jedyną rzeczą, przez którą jesteśmy usprawiedliwieni, niech będzie przeklęty. Czyli widzimy, to, co jest Ewangelią Pana Jezusa Chrystusa, jest podstawą, żeby być ekskomunikowanym z rzymskiego katolicyzmu. Generalnie wszystkie te, które są tutaj wymienione, kanony, wykluczają prawie każdego prawdziwego wierzącego Biblii człowieka. Kanon 15. Jeśli ktoś twierdzi, że człowiek odrodzony, czyli usprawiedliwiony, jest zobowiązany nakazem wiary wierzyć, że jest z pewnością w liczbie predystynowanych do nieba, niech będzie przeklęty. No ja tak wierzę, jestem za to wyrzucony, że wierzę tak jak Pan Jezus i apostołowie uczyli. Wracając do argumentacji Everyday Hero, to, że Pan Jezus ani apostołowie się nie zająknęli na temat aborcji, to jest normalna, spodziewana rzecz. Dlaczego? Dlatego, że w Biblii mamy coś takiego jak okręgi odpowiedzialności. Czyli jeżeli byśmy brali pod uwagę człowieka, to on ma swój pewien zakres odpowiedzialności. Każdy człowiek, ja tylko opiszę to na sobie, to ma pewne role. I na przykład jako dziecko mam obowiązek czcić mojego ojca i moją matkę. To jest mój okrąg odpowiedzialności. Czyli jako dziecko mam czcić ojca i matkę swoją. Jako grzesznik, bo jestem grzesznikiem, mam obowiązek pojednać się z Bogiem. Jeżeli tego nie zrobię, to niczego innego ode mnie Bóg nie wymaga. Więc dopóki nie jestem pojednany z Bogiem, to jest pojednaj się z Bogiem. I dlatego też nie ma sensu do osób, które są niepojednane z Bogiem, czyli takie, które nie mają stuprocentowej pewności zbawienia, nie ma sensu do takich osób kierować jakichkolwiek innych,
regulacji, dlatego żeby się nie rozpraszały, więc Pismo Święte do każdego grzesznika ma tylko jedno polecenie. Nawróć się do Boga. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I dla niewierzącego człowieka, dla niezbawionego jest tylko jedno polecenie. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. I nic więcej. Ja jako mąż znowu mam okrąg odpowiedzialności, tak? Czyli muszę dbać o swoją żonę jako własne ciało. Mąż, który nie dba o własną żonę jako własne ciało, nie jest mężem, nie spełnia tego okręgu odpowiedzialności, czyli karmić, żywić, pielęgnować małżonkę. To jest rola męża. Ojciec. Wiadomo, jako ojciec mam zarobić pieniądze na moje dzieci i mam obowiązek te dzieci wychować tak, żeby były przydatne społeczeństwu, ale przede wszystkim Bogu. Tak? Wiadomo, że jeżeli jestem wierzącym ojcem, mam możliwość przygotować je do tego, żeby były wierne Bogu, natomiast jak byłbym niewierzącym ojcem, no to jest tutaj tylko i wyłącznie ten jeden okrąg odpowiedzialności dla kogoś, kto jeszcze się nie nawrócił, nie jest pewien zbawienia. Czyli dopóki grzesznik nie zmieni się w usprawiedliwionego grzesznika, jest dla niego tylko i wyłącznie jeden okrąg odpowiedzialności. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom, jeśli twój dom również będzie słuchał Słowa Bożego i uwierzy temu Słowu. No i mężczyzna też ma pewnego rodzaju swoje obowiązki wynikające z tego, że jest mężczyzną, tak? Czyli na przykład społeczeństwo czasem stawia mężczyznom rolę obrony granic państwa albo coś podobnego możemy tutaj spodziewać się. Więc Pismo Święte właśnie też pokazuje te okręgi odpowiedzialności i nie przypadkiem nie ma słowa o aborcji, dlatego że no gdzie miałaby być ta aborcja? No w którym miejscu? Dziecko? No po co dziecku polecenie aborcji? Grzesznik? No on ma pojednać się z Bogiem. Dopóki tego nie zrobi, to w ogóle wszystkie tematy dla niego są nieaktualne, nie powinien się nimi zajmować. Jako mąż? No jako mąż aborcję może faktycznie tutaj mieć jako swój obszar odpowiedzialności, ale to jest tak intymna sprawa między mężem a żoną, i tutaj nikt się nie wtrąca, nawet Bóg się w to nie wtrąca. Czyli jeżeli mamy do czynienia z wierzącym chrześcijaninem, to on na kolanach z Bogiem ustali, co ma uczynić. I na przykład mój teść i moja teściowa mieli wysoką presję na to, żeby usunąć ciążę, czyli moją żonę. Bo miała być to ciąża, która miała spowodować jakieś tam medyczne komplikacje, które zdaniem lekarzy w tamtym czasie uzasadniały to. Czyli, że dziecko będzie jak najbardziej niepełnosprawne intelektualnie i niepełnosprawnie fizycznie lub innego rodzaju zagrożenia w sposób realistyczny widzieli na tyle, że wydali wyrok śmierci na dziecko. Ale moja teściowa była po prostu rzymskokatoliczką o przekonaniach religijnych w tamtym czasie dosyć zdecydowanych. Podjęła decyzję z mężem, czyli zakres relacji mąż, ewentualnie wymieszany z relacją ojciec. Podjęli decyzję, że nie usuną tej ciąży, podejmą ryzyko. To ryzyko okazało się, że podjęli w ten sposób, że się urodziła dziewczynka, która była reprezentantką w biegach swojej szkoły na zawodach. Dziś jest dojrzałą kobietą, matką swoich dzieci i też jeśli chodzi o intelektualny rozwój, no to skończyła studia wyższe na dziennej uczelni państwowej, uzyskując tytuł inżyniera, magistra inżyniera. Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o te obawy lekarzy, czy tam prognozy lekarzy, które przy pełnej wiedzy medycznej oni wtedy zarekomendowali,
Były one całkowicie mijające się z prawdą, albo też nastąpił cud, czyli że miało się faktycznie urodzić dziecko bez głowy, bez rąk, bez nóg, a Bóg zmienił to dziecko w łonie w zdrową dziewczynkę. Tego nie wiem, nie było jakiejś do tego informacji tego typu dołożonej w historii rodzinnej i tak jak widzimy na tych okręgach odpowiedzialności, nawet Bóg się w to nie wtrąca. Mąż miłuje swoją żonę, ojciec miłuje swoje dzieci i naprawdę Bóg nie musi się wtrącać w takie sprawy. To jest całkowicie zupełnie niepotrzebne w przypadku chrześcijanina, czyli usprawiedliwionego grzesznika, żeby takie coś musiało być mu mówione. A w przypadku grzesznika Bóg ma tylko jedno polecenie. Pojednaj się z Bogiem. Wszystko inne jest nieistotne. Pojednaj się z Bogiem. Taki, jaki jesteś, przyjdź do Pana Jezusa. Nie ma potrzeby żadnych warunków wstępnych ci stawiać. Taki, jaki jesteś, przyjdź do Pana Jezusa. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jezus cię kocha. Tak mówi Pismo do tego, kto jeszcze nie jest pewien zbawienia. Tak więc, jak widzimy po tych okręgach odpowiedzialności, w Biblii nie powinno być żadnych skazań dotyczących aborcji i nie ma. I nie ma. Gdyby było, byłoby to niespójne z tym, co Słowo Boże po prostu mówi. A Słowo Boże jest zawsze spójne i doskonałe. Każda kropka, każdy przecinek jest aktualny. Ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Czy nie musiało być użyte słowa aborcja? Ale czy nie uważacie, że jest to temat ważniejszy od tego chociażby, jak gotować koźlęta? Co robić z tłuszczem z krwawej ofiary przez noc? Jakich ubrań nie nosić? Albo co zrobić ze swoimi ubraniami, kiedy dotknie się kobiety, która ma właśnie okres? No więc kompletnie nie masz racji, Everyday Hero, dlatego że właśnie to, w jaki sposób gotować koźlęcinę, czy w jaki sposób ma być ubrany Izraelita, czy też, że rytualnie kobieta zanieczyszczona swoją nieczystością miesięczną jest oddalana poza obóz, to było ważniejsze, dlatego że te elementy były częścią tego, co było prawem mojżeszowym, 613 praw. To wynika z prostej rzeczy, dlatego że pycha Izraela była tak wielka, że Izrael powiedział, że wszystko, co powiesz, uczynimy. Widzimy to w Księdze Wyjścia, czyli drugiej Mojżeszowej. I przyszedł Mojżesz i zwołał starszych ludu i przedstawił im te wszystkie słowa, które Pan mu nakazał. Wtedy cały lud odpowiedział razem, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan nakazał albo rozkazał. A Mojżesz powtórzył Panu słowa ludu. Jest to typowa pycha, która idzie przed upadkiem. No i dlatego Bóg dał narodowi izraelskiemu przepisy, które nie były dobre. Znajdujemy o tym wyraźną informację. Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować. Nie zapominajmy o tym, że zakon był tylko nadany Izraelowi, tylko w momencie, gdy mieszkał na terenie ziemi Kanaan, gdy stała świątynia. Nie dotyczy on ludzi spoza Izraela, nie dotyczy on momentu, kiedy Izraelita znajduje się poza ziemią Kanaan. Więc tutaj jest to typowo rozgrywka. Jest to typowo rozgrywka między Izraelem, który w pysze podawał, że on wszystkie prawa wykona, i Bogiem, który chciał pokazać, no niestety nie dacie rady, dlatego że wasza pycha jest zbyt wielka, trzeba wam przytemperować wasze mniemanie o sobie. Tu warto nadmienić o tym, jak apostoł Piotr przedstawia ludzi,
Ludzie wierzący są przez niego porównani do owiec, z kolei ludzie nie nawróceni są porównani do świń. Owca ma to do siebie, że nawet jeżeli przypadkowo wejdzie w bagno, bardzo szybko chce z tego bagna się wydostać. Nie jest zadowolona. To jest jej nienaturalne środowisko. I narodzony na nowo chrześcijanin, czy narodzony na nowo człowiek, wtedy po prostu jest taki, że lubi świętość, ale świnia lubi błoto. Świnia zgodnie ze swoją naturą lubi taplać się w błocie. Izraelici tamtego czasu niestety byli jak ta świnia w tym błocie. Nie byli tak jak owca, nie byli narodzeni na nowo. Oni działali według swojego widzenia. Oni patrzyli i próbowali religijnie przypodobać się Bogu. Uważali, że wszystkie 613 przykazań wypełnią i ta pycha nie mogła być przez Boga tolerowana, ponieważ to jest niezgodne z tym, aby Bóg mógł takie coś tolerować w człowieku. To jest najgorsza forma grzechu i zła, jaką w człowieku widzimy, kiedy człowiek uważa, że sam się zbawi. To jest taka forma lekcji. Wtedy wspomnijcie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre, i tak dalej, i tak dalej. O tym, że zakon był tylko dodatkiem, czytamy m.in. w liście do Galacjan. Czymże więc jest zakon, albo inaczej to prawo starotestamentowe nadane przez Mojżesza? Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dodany przez aniołów do rąk pośrednika. Więc jak widać, zakon jest dodatkiem, do tego został określony przez samego Boga, że nie były to prawa dobre, i jeżeli dostrzegasz gdzieś tam, że faktycznie niektóre przepisy nie były dobre, to jedynie potwierdzasz to, co sam Bóg powiedział o tych przepisach, że one nie były dobre, bo miały nie być dobre. Chodziło o to, żeby zdyscyplinować ten jego krnąbrny naród, pokazując mu, że nie jest w stanie wykonać wszystkiego, tak jak twierdził, że wszystko, co powiesz, wypełnimy. To po prostu jest tego typu pycha podnosząca się przeciwko Bogu w człowieku, który mówi, że ja dam radę, wszystko wykonam. Akurat. Nawet dnia odpocznienia człowiek nie jest w stanie wykonać, bo 6 dni robić będziesz, 7 dnia jest dzień odpocznienia. Takie miało prawo Izrael. Dzisiaj chrześcijanie oczywiście nie mają żadnego prawa, bo chrześcijanie nie są pod zakonem, tylko pod łaską. Ale jeśli chodzi o Izraelitów, no to oni mieli tego typu przepisy na terenie ziemi Kanan, kiedy stała tam świątynia, i tylko wtedy, kiedy znajdowali się genetyczni Żydzi na tym terenie. Czyli jak byli to niegenetyczni Żydzi, czyli jacyś mieszańcy, to już też zakon ich nie obowiązywał, chyba że przyłączyli się do społeczności Izraela i zostali naturalizowani. Natomiast bez naturalizowania takiego czegoś nie było. Aczkolwiek jestem bardzo ciekaw, jak osoby wierzące tłumaczą sobie fakt, że miłosierny Bóg słowem nie wspomina o aborcji, ale uznaje za niezbędne dać wytyczne swoim wyznawcom, w jaki sposób bić swoich niewolników, by uniknąć kary. Niech to będzie pytanie numer 1 dzisiejszego nagrania. Zakładam, że już ci odpowiedziałem na to pierwsze pytanie, natomiast jest tam nieco manipulacja. Tam nie ma powiedziane, jak należy bić niewolników, aby uniknąć kary. Natomiast co do zasady, jest taka funkcja ekonomiczna niewolnika w Piśmie Świętym. My ją dzisiaj doskonale znamy, dlatego że oczywiście nie nazywamy tego niewolnictwem, ale nazywamy takiego człowieka wierzycielem. A wierzyciel jest niewolnikiem, dłużnik jest niewolnikiem wierzyciela. To znajdujemy w
Przypowieści 22:7. Bogaty panuje nad ubogimi. Dłużnik jest niewolnikiem swego wierzyciela. Więc wtedy też była taka funkcja, czyli miałeś sytuację taką, że popadłeś w biedę, bo byłeś złym gospodarzem, albo leniwym byłeś i po prostu skończyły się zasoby i trzeba było albo umrzeć z głodu, albo stać się czyimś niewolnikiem. I była taka funkcja, że na 7 lat zostawało się niewolnikiem u kogoś i po 7 latach było się wypuszczanym. Taka funkcja istniała w Izraelu. To się niczym moim zdaniem nie różni od tego, co dzisiaj się dzieje, gdy młody człowiek po studiach albo na studia bierze najpierw kredyt studencki, żeby skończyć studia, a potem bierze kredyt na mieszkanie i samochód. No można dyskutować, czy samochód już mu jest niezbędny, czy nie wystarczy zbiorowa komunikacja, no ale mieszkanie i wykształcenie w dzisiejszym świecie jest podstawową funkcją, podstawowym prawem, a mimo to ludzie się zadłużają, stają się niewolnikami banków na 10, 15, czasem więcej lat i są niewolnikami, nie mogą sobie w tym czasie robić co chcą. A jeżeli ogłoszą tak zwaną upadłość, chyba konsumencką, to wtedy w ogóle tam jest tyle ograniczeń, że nazwanie tego inaczej niż uznanie takiego człowieka za niewolnika, to jest po prostu takie no, eleganckie określenie. Natomiast niewolnik w Izraelu miał lepszą pozycję moim zdaniem, bo właściciel musiał mu zapewnić mieszkanie, wyżywienie, a z kolei tutaj, no niestety, mieszkanie musi sobie niewolnik zapewnić sam, jak wziął kredyt na 30 lat, musi sobie sam zapewnić różnego rodzaju wyżywienie, jak wziął kredyt na studia. Dlatego obrażanie się na nazewnictwo, Pismo Święte nazywa to wprost. Jest to niewolnik. Kradzież ludzi była niedozwolona, była karana śmiercią. Czyli jeżeli ktoś ukradł drugiego człowieka, tak żeby go sprzedać tak jak Józefa, podlegał karze śmierci. Czyli było to jednoznaczne tak, gdyby ktoś zamordował bliźniego, jeżeli by był przeprowadzony uczciwy proces w Izraelu, to takiego człowieka czekała kara śmierci. Natomiast niewolnictwo na zasadzie po prostu kredytu pod zastaw własnej pracy, no to było praktykowane i to był niewolnik. Można ewentualnie zastanawiać się, czy to było fair, że można sobie takiego niewolnika uszkodzić, pobić, czy w inny sposób zmotywować. No, dzisiejsze standardy mówią, że niezbyt, tak? Natomiast one są dosyć świeże. I teraz pytanie, czy jeżeli ja miałbym niewolnika, albo sam byłbym niewolnikiem i byłbym gnuśnym niewolnikiem, czyli dostaję polecenie pomaluj płot. No i nie maluję tego płota, a jeść przychodzę. Potem pozbieraj jabłka w sadzie. Niepozbierane jabłka w sadzie. Ale jeść przyszedłem, dach nad głową mam. No to ten człowiek ma prawo trochę się zdenerwować, który jest właścicielem tego wszystkiego i w jaki sposób przemówić do tego typu człowieka. No dzisiaj byśmy go skazali prawdopodobnie w wyniku jakiegoś procesu cywilnego, odszkodowanie, no ale jak on nic nie ma, to co byś uzyskał? Natomiast wtedy było to po prostu przez Boga tak uregulowane, a Bóg ma prawo rządzić ciałem ludzkim jak chce, że można takiemu kolesiowi przygrzać za to, że się po prostu obija. Mi się to może dzisiaj nie podobać, bo jestem
od żłobka do po prostu końca kariery zawodowej, cały czas w instytucjach publicznych, żłobek, przedszkole, podstawówka, technikum mundurowe z internatem, studia, politechnika, potem akademia ekonomiczna i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko, no wiadomo, w socjalistycznej ojczyźnie nauczono nas pewnych standardów. Natomiast to, że te standardy nie są trwałe, no to to już jest inna kwestia. One nawet chyba w całej Europie nie są przestrzegane i nigdy nie będą. Więc tutaj no można uznać, że to faktycznie jest to przykład niedobrego prawa, ale to nie jest akurat w tamtym fragmencie tak, jak bić niewolnika, żeby uniknąć kary, tylko tam było po prostu, jak się zbije niewolnika i się uszkodzi jego oko, to to oko jest jego własnością, bo on sprzedał 7 lat pracy temu pracodawcy. Tak? Czyli generalnie on sprzedał 7 lat pracy temu pracodawcy. Jeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub oko swojej niewolnicy tak, że je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko. Czyli widzimy wyraźnie, że kwestią umowy była praca tego człowieka, a teraz ktoś w nerwach, zamiast tylko ewentualnie, no jak już go poniosło, no to uderzyć no taki sposób, nie wiem, nawet nie pod, bo my dzisiaj nie bijemy ludzi i sami nie chcemy być bici, dlatego to się nam wydaje jak z kosmosu. Natomiast jeżeli dochodziło do rękoczynów i te rękoczyny były powszechne, no to Bóg stawia tu granicę. Nie wolno uszkodzić ciała w sposób trwały. Czyli jeżeli oko będzie uszkodzone, wtedy wypuści ich na wolność za to oko. Pytanie, czy oko jest równoważnikiem 7 lat pracy. Nie wiem, jak dzisiejszy sąd by wycenił, gdyby w wyniku uszkodzenia oka, jakie odszkodowanie nasz sąd by dał. Załóżmy, że ja się z tobą pokłóciłem i ci wydłubałem oko w wyniku tego. Ile bym ci musiał odszkodowania za to oko zapłacić? Czy twoje 7-letnie zarobki? No, wątpię, czy byś tyle dostał. Natomiast jeżeli bym się jeszcze okazał, a jestem akurat finansowo niezbyt zasobny, to w ogóle już byś nie dostał tych pieniędzy. Więc tutaj ten człowiek miał do odpracowania 7 lat, bo sprzedał się na 7 lat i stracił oko i po prostu ten pozostający dług pracy jest mu darowany za to oko, czy za tego zęba. Widać, że to nie jest w ogóle przez nasze sądy, w ogóle nie byłoby to oceniane wysoko. Ząb? Nie wiem, czy za ząb byśmy dostali takie samo odszkodowanie jak za oko. Natomiast tu nawet nie chodzi o wartość, bo problem wyceny jest zawsze dyskusyjny. Można dostać miliony dolarów za polanie się kubkiem wrzącego napoju, jeśli jest się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, a można nie dostać nic, mając uciętą rękę, nogę z czyjejś winy, bo się okaże, że czegoś zabrakło, tak? Więc tutaj jest akurat przyjęta taka, no nie wiem, czy to franszyza generalna, można by użyć, czyli niezależnie od tego, jakie były okoliczności wybicia tego oka, w zamian za to oko jesteś wolny. Czyli jest przyjęte uśrednienie, nieważne jakie były powody utraty tego zęba, zyskujesz wolność w zamian za tego zęba. Nie musisz już do końca tych 7 lat pracować. Więc jest to bardzo, bardzo ważne prawo i ono faktycznie dobrze, że zostało tutaj uregulowane. Szczerze, bo być może ja coś źle odczytuję, ale wydaje mi się, że w Biblii bardzo często pojawia się wątek karania dzieci za winy swoich rodziców. Tutaj oczywiście jest to nieprawda. Słowo Boże w Ezechiela 18:20 mówi: człowiek, który grzeszy, umrze.
Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Mąż podejrzewa żonę o zdradę. Gdyby kobieta zamężna wykroczyła, sprzeniewierzając się mężowi, bo obcy mężczyzna obcował z nią cieleśnie, bez wiedzy męża i ukrywała tę swoją nieczystość, a nie byłoby świadka, gdyż nie przyłapano jej na tym, i gdyby potem owładnęło mężem podejrzenie, iż jego żona dopuściła się nieczystości, albo gdyby owładnęło nim podejrzenie, chociaż jego żona nie dopuściła się nieczystości, wówczas człowiek ten ma zaprowadzić żonę do kapłana. Ten fragment jest oczywiście mocno powiązany z tym, co Pan Jezus robi w Ewangelii Jana, 8 rozdział. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni. A cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, chyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Oczywiście ta sytuacja z Jana 8 była naruszeniem tego, co tu widzimy. Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje, zarówno ten mężczyzna złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela. Jeżeli jakąś dziewczynę, dziewicę zaręczoną z mężczyzną napotka w mieście inny mężczyzna i złączy się z nią, to wyprowadzicie ich oboje do bramy tego miasta i ukamienujecie ich i poniosą śmierć dziewczyna za to, że w mieście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego. Wytępisz to zło spośród siebie. Lecz jeżeli mężczyzna napotka zaręczoną z kim innym dziewczynę na polu, zniewolił ją i złączył się z nią, to ten mężczyzna, który się z nią złączył, sam poniesie śmierć. Ale dziewczynie tej nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie zasłużyła na śmierć. Ze sprawą tą jest podobnie, jak gdy ktoś powstanie przeciwko swemu bliźniemu i zabije go. Wszak napotkał ją na polu, dziewczyna zaręczona z innym wołała o pomoc, lecz nikt jej nie udzielił pomocy. I tutaj widzimy jednoznacznie, że ci faryzeusze przyprowadzili tylko kobietę, a przecież do cudzołóstwa trzeba co najmniej dwóch. I tam brakowało tego drugiego. Facet na pewno musiałby zostać zgładzony, a kobieta w zależności od tego, czy było to na polu, czy w mieście. I tutaj widzimy ciąg dalszy, albo inaczej mówiąc, otoczkę tego, na jakiej podstawie dochodzi do tego przywiązania winy. No bo w mieście, jeżeli kobieta nie wołała o pomoc, to przecież mogło się zdarzyć tak, że ona nie wołała o pomoc, bo była w jakiś sposób niezdolna do tego wołania. I wtedy powstaje posądzenie tej kobiety, czy ona faktycznie była z tą kobietą, czy była tą kobietą niemoralną, czy też moralną. I tutaj widzimy taką sytuację, że mężczyzna, mąż chce to z żoną wyjaśnić, no ale nie ma dowodów. Opierać się na plotkach nie chce, więc chce czegoś nadprzyrodzonego. Powiedz do synów izraelskich, jeżeli czyjaś żona zbłądzi i zdradzi męża, czyli mamy do czynienia ze zdradą męża przez żonę. Wcale nie jest powiedziane, że w odwrotnym kierunku to nie poszłoby, kiedy mąż zdradzi żonę, że żona nie może przyprowadzić męża do kapłana. Po prostu jest opisany przypadek w drugą stronę. Przez to, że inny mężczyzna cieleśnie z nią obcuje. Lecz mąż jej o tym nie wie, bo ona się z tym kryje.
że staje się nieczystą, a nie ma na to świadka i ona nie została na tym schwytana. Wiemy, że są pewne osoby, które twierdzą, że potrafią niewierność swojego partnera w jakiś sposób wyczuć, czy w jakiś sposób zorientować się, że coś jest nie tak. Ja osobiście nie wiem, jak to jest możliwe, ale słyszałem o tym, ludzie czasami rozmawiają, że ktoś tam zaczął mieć wstręt do swojej żony albo do swojego męża przez to, że zaczął ją podejrzewać o zdradę. Wynajmuje jakiegoś detektywa, dowodów nie ma, dalej nie wierzy. No więc Izraelici mieli na to patent niezawodny. Lecz mąż poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, że stała się nieczysta, lub jeżeli poweźmie podejrzenie i posądza swoją żonę, a ona nie stała się nieczystą, to przyprowadzi ten mąż swoją żonę do kapłana i przyniesie na ofiarę za nią 1/10 efy mąki jęczmiennej. Nie wyleje na nią oliwy i nie doda do niej kadzidła, gdyż jest to ofiara z pokarmów złożona jako ofiara posądzenia, ofiara pamięci przypominająca winę. Wtedy kapłan każe jej się zbliżyć i stawi ją przed Panem. I nabierze kapłan wody poświęconej do naczynia glinianego, weźmie też kapłan nieco prochu, który jest na podłodze przybytku i wsypie do wody. Czyli widzimy, jak straszna jest ta mikstura. Właśnie o to chodzi, że jest to zwykła woda, która w tamtych czasach sama z siebie płynęła przez taki proch ziemi w strumykach i to nabierano do picia. Pasteryzacji wody raczej wtedy się nie praktykowało, tylko po prostu brało się wodę ze strumienia i to się piło, czyli zwykła woda ze strumienia lub też z bukłaka, czasami lekko skisła, jeśli to się działo gdzieś w terenie, gdzie ta woda już nie była dostępna. I woda ta była uzupełniona o szczyptę prochu, który jest na podłodze przybytku, czyli po prostu piasek, czyli po prostu taki kurz podłogowy. Nic groźnego. Zdrowy organizm od razu sobie z tym poradzi. Często jak upadnie nam, może teraz w warunkach koronawirusa jesteśmy ostrożniejsi, ale wielokrotnie sam widziałem wiele osób, jak im upadnie na podłogę nawet owoc, to go jedzą, czy czasami dzieci liżą językiem podłogę, ten proch ziemi nie jest żadnym tutaj problemem. Więc porównanie, którego dokonał tutaj Everyday Hero z ordariami, jest nie na miejscu, bo tam no wiadomo, że człowiek, który idzie po rozpalonych węglach, się poparzy. Biblia nie daje takiego testu. Biblia daje tej kobiecie do wypicia zwykłą wodę. Zwykłą wodę ze szczyptą piasku, który jest na ziemi. Czyli coś, co ci ludzie i tak piją na co dzień, natomiast jest to wykonane w postaci rytuału, uzupełnione przez ofiarę. Czyli jeżeli tej kobiecie coś się stanie, to będzie to nadprzyrodzone, bo wypiła coś, co ona i tak pije na co dzień. To tak jak ja bym dzisiaj wypił najzwyklejszą, moją ulubioną, jakiś ulubiony napój i byłoby najpierw zrobione nad tą szklanką z tym napojem po prostu jakieś przekleństwo, że jeżeli ukradłem samochód sąsiadowi, to niech mi się wybałuszą u oczy. I faktycznie piję mój ulubiony zwykły napój i wybałuszają mi się oczy. Jest to dowód w rozumieniu tego zaklinającego na to, że ja ukradłem ten samochód. Natomiast oczywiście nie ma mocy przekleństwa nad Jakubem, więc nawet gdybym był złodziejem, ukradłbym ten samochód i wypiłbym tą wodę pod zaklęciem, nic by mi się nie stało, bo nie ma mocy przekleństwa nad Jakubem, tym bardziej nad chrześcijanami nie ma mocy żadne przekleństwo takiego guślarza.
Ja tylko daję to jako przykład. To, co stosowano właśnie jako tak zwane sądy Boże, czy ordaria, czy jak to tam nazywacie, to było nadużycie. Bo wiadomo, że jak wrzucisz biednego człowieka obciążonego kamieniami do rzeki, to się utopi. Cudem by było, gdyby się dało coś, co normalnie nie szkodzi i by mu zaszkodziło, tak? To wtedy tak. I tutaj właśnie dano tej kobiecie zwykłą wodę ze zwykłym zanieczyszczeniem, które zwykle i tak w tej wodzie jest. Bo przecież woda płynąca przez strumienie, ten proch ziemi ma w sobie. Potem kapłan każe tej kobiecie stanąć przed Panem, rozpuści włosy tej kobiety i złoży na jej dłoniach pokarmową ofiarę pamięci. Jest to ofiara z pokarmów złożona jako ofiara posądzenia. W ręku kapłana zaś będzie gorzka woda przekleństwa. I zaprzysięgnie kapłan tę kobietę i powie jej, jeżeli nie obcował z tobą inny mężczyzna, jeżeli nie byłaś niewierną swemu mężowi i nie stałaś się nieczystą, to niech ta gorzka woda przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Lecz jeżeli byłaś niewierna swojemu mężowi i stałaś się nieczystą, jeżeli inny mężczyzna oprócz twojego męża obcował z tobą cieleśnie, to kapłan zaprzysięgnie tę kobietę przysięgą przekleństwa i powie kapłan do tej kobiety, niech cię Pan uczyni złorzeczeniem i przekleństwem pośród ludu twego. Niech Pan sprawi, że zwiotczeją twoje biodra i spuchnie twoje łono. Jeśli by tej kobiecie coś się stało, to tylko dlatego, że Pan to sprawił, bo normalnie woda, zwykła woda do picia, nie robi takich rzeczy. Więc tutaj widać, że to jest typowo rytuał religijny. A jeśli mężczyzna by był posądzony o zdradę przez kobietę, dokładnie taki sam rytuał byłby zastosowany. Widać to w Księdze Mojżeszowej, że te prawa są symetryczne i możemy to zobaczyć między innymi wielokrotnie. Widzimy to na przykładzie choćby rozstrzygnięcia w sprawie córek Selofhada. Selofhad, syn Hefera, nie miał synów, lecz tylko córki i miał te córki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć córek i wtedy, kiedy była potrzeba, to rozstrzygnięto sprawę w zasadzie symetrycznie, tak jakby były one mężczyznami. To, że mężczyźni mieli pierwszeństwo, nie znaczy, że była jakakolwiek asymetria w zakresie, jeśli chodzi o podejrzenie o grzech. A jeśli istniała jakaś asymetria, to w kierunku większej odpowiedzialności mężczyzny, bo widzieliśmy, że jeśli mężczyzna cudzołożył z kobietą poza miastem, to mężczyzna na pewno musiał być ukarany, a kobieta z domysłu była gwałcona. Czyli nawet jeżeli była sytuacja, że mężczyznę z kobietą złapano na tym, że jest ona w objęciach nie swojego męża, to mężczyzna był karany śmiercią, a kobieta była traktowana jako słabsza, zmuszona do tego aktu. To musielibyśmy stwierdzić, że więcej osób ginie przed narodzinami niż się rodzi. I moje ostatnie, czwarte pytanie jest takie. Skoro Bóg tak bardzo kocha dzieci nienarodzone i tak bardzo nienawidzi aborcji, to dlaczego ludzki organizm jest tak skonstruowany? I zdaję sobie całkowicie sprawę z możliwej odpowiedzi, że to grzech. Tak zwane samoistne poronienia faktycznie powodują to, że więcej ludzi nigdy się nie urodzi niż urodzi. I to jest bardzo dobrze. Należy się z tego cieszyć. Mamy na przykład w Kaznodziei Salomona 6 rozdział 3 werset. Gdyby kto spłodził nawet 100 synów i żył długie lata, aż do późnego wieku, lecz nie mógł korzystać z dóbr i nie miałby nawet pogrzebu, musiałbym rzec, szczęśliwszy niż on jest martwy płód, bo ten przychodzi na świat jako nic i odchodzi w ciemność i ciemność okrywa jego imię. Nie widzi też słońca i o niczym nie wie i ma milszy spokój niż tamten. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że
ten martwy płód jest postrzegany jako szczęśliwszy niż człowiek, który spłodził 100 synów i był bardzo bogaty. Ale jest też przykład kogoś jeszcze bogatszego niż kogoś, kto był opisany w Kaznodziei, a mianowicie Judasz, który przez 3 lata chodził z Panem Jezusem po ziemi, a więc był najszczęśliwszym potencjalnie człowiekiem na świecie, dlatego że przez 3 lata chodzić sam na sam razem z innymi 11 z Panem Jezusem, być z Nim i widzieć Go na ziemi, to chyba najwspanialsza rzecz, jaka człowieka żyjącego na ziemi mogłaby spotkać. I o tym szczęśliwym człowieku, który miał aż tak wiele podarowane, bo i uzdrawiał ludzi, i głosił Ewangelię, i czynił cuda. I ten człowiek z tak wspaniałymi darami jest określony przez Pana Jezusa tak. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. Czyli widzimy, że dla Judasza, mimo tego, że miał taki szczęśliwy okres życia, 3 lata z Jezusem, lepiej byłoby, gdyby się nigdy nie urodził. Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że dziecko, które umiera w fazie prenatalnej, tak jak właśnie te dzieci, które w wyniku samoistnego poronienia kończą życie na ziemi, w ciele, od razu idą do nieba i są po prostu częścią niebian. Są ludźmi, którzy przez całe wieki wieków będą w niebie razem z Bogiem. I to jest szczęśliwa sytuacja. Lepiej się w ogóle nie urodzić, niż urodzić się i po prostu swoje życie przeznaczyć na służbę grzechowi. Więc jeżeli ktoś się nie nawróci do Pana Jezusa, wtedy lepiej by mu było, gdyby się nigdy nie urodził. I tutaj jeszcze mamy z pierwszej królewskiej 14 taką rzecz. To było dziecko, ty zaś wstań. To dziecko z domu Jeroboama miało umrzeć. Ty zaś wstań i idź do swego domu. Gdy dojdziesz do miasta, dziecię umrze. I będzie je opłakiwał cały Izrael. I pochowają je, gdyż jedynie ono z domu Jeroboama zejdzie do grobu, gdyż jedynie u niego z domu Jeroboama znalazło się coś, co podobało się Panu Bogu Izraelskiemu. Bóg widzi całe życie człowieka, zanim ten człowiek jeszcze się urodzi i doskonale wie, czy dany człowiek będzie, czy nie będzie żył życiem, które mu się podoba. I tutaj widać, że to dziecko w nagrodę za to, że tylko u niego znalazło się coś, co się Panu podobało, zostało jako dziecko odwołane. Tak? Czyli tutaj jest śmierć tego dziecka, przedwczesna śmierć tego dziecka jest nagrodą dla tego dziecka. Więc tutaj całkowicie niebiblijne, jakieś okultystyczne podejście do życia i śmierci reprezentują rzymscy katolicy, dlatego że apostoł Paweł mówi, że dla mnie rozstać się życiem jest daleko lepiej i być z Chrystusem. I to jest dla niego o wiele więcej warte. Czyli widać jednoznacznie, że ta kultura śmierci rzymskiego katolicyzmu jest całkowicie obca Pismu Świętemu. Nie należy się tym zabobonem w żaden sposób przejmować. Bo zabobon rzymskokatolicki nie ma nic wspólnego ani z katolicyzmem, ani z chrześcijaństwem. I dlatego bardzo groźne szaleństwo jest wtedy, kiedy ktoś myli katolicyzm z rzymskim katolicyzmem i co gorsza, jeszcze rzymski katolicyzm utożsamia z jakąkolwiek formą chrześcijaństwa. Jest to kompletna pomyłka. To jest moje trzecie pytanie. Jak radzicie sobie ze świadomością, że z jednej strony wasza religia nakazuje uznawanie płodu w kobiecie jako odrębnego, niewinnego i posiadającego pełnię praw życia, a w tym samym czasie w waszej świętej księdze nawoływało się do popełniania zbrodni wojennych, zabijania ciężarnych kobiet i dzieci, a także karania za grzechy swoich rodziców?
Z góry zaznaczam jednak, że argument "to było w Starym Testamencie" mnie nie przekonuje. Ezechiela 18:19. Lecz wy mówicie, dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. To jest jedna kwestia. Drugą kwestią jest eksterminacja narodów, które, jak widzieliśmy, Bóg na przykład nakazał Noemu zbudować arkę i płynąć tą arką po wodach potopu, i doszło do zagłady całego wszechświata. Natomiast później po potopie została podjęta przez Boga decyzja, że już nie będzie wygładzał w całości całej ziemi, wszystkich ludzi, więc została decyzja podjęta, że będą takie tylko i wyłącznie lokalne, wykonywane lokalnie różnego rodzaju egzekucje. I taką jedną z egzekucji była Sodoma i Gomora i okoliczne miasta. Zostały one zgładzone z powodów, które Bóg jasno określił również w księdze Ezechiela. Oto winą Sodomy, tutaj mamy Ezechiela 16, rozdział 49, werset. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe, popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Czyli widzimy, że sądem Bożym objęta została Sodoma i Gomora, a powód był taki, że się zachowywała jak, no jak Polska dzisiaj, tak? Czyli mamy, jesteśmy z siebie dumni, duma narodowa, wzbijamy się w pychę, mamy pod dostatkiem chleba, mamy beztroski spokój zagwarantowany różnymi traktatami wojskowymi, a jak przyszła potrzeba, żeby razem z innymi państwami unijnymi udzielić gościny uchodźcom, ubogim i biednym, to robiliśmy wielkiego focha. Także w zasadzie nic z tego nie wyszło konkretnego, więc jesteśmy wyniośli i to Bogu się w przypadku Sodomy nie podobało. Myślę, że w przypadku naszego kraju też ciąży na nas wielki gniew Boży za to naszą postawę, bo w zasadzie jesteśmy Sodomczykami co do jednego. Nie ma tutaj nic o homoseksualizmie, nie przypadkiem. Wtedy jeszcze nie było zakonu mojżeszowego i homoseksualizm jak najbardziej nie był wtedy zabroniony. A jak wiemy, zakon Mojżesza obowiązuje na terenie Kanan, tylko Izraelitów, tylko wtedy, kiedy stoi tam świątynia. Więc nie ma w ogóle to odniesienia do Sodomy, która, z tego co pamiętam z geografii, niekoniecznie musi być w ziemi Kanan, chociaż podobno Morze Słone jest pozostałością po wypalonej Sodomie, więc może to jest nawet ta okolica. Ale było to za czasów Abrahama, kiedy jeszcze nie istniał w ogóle Izrael, a potem przecież Izrael musiał być uprowadzony do Egiptu. I dopiero po wyjściu z Egiptu zostało mu nadane prawo, czyli zakon. I to tylko jest lokalne prawo na lokalne potrzeby lokalnego kraju. Tylko na zasadzie takiej, że sobie
Izraelici powiedzieli, że wszystko, co im będzie powiedziane, wypełnią, no to dostali 613 przepisów, o których sam Bóg powiedział, że te przepisy nie były dobre. Natomiast wracając do głównego tego wątku w tym pytaniu, które nazwałeś jako trzecie, no więc ta eksterminacja przez Boga była dokonywana w różnych momentach i też Izrael dostał rozkaz, żeby po prostu zlikwidować mieszkańców ziemi Kanan. I ci mieszkańcy Kananu mogli uciec. Woleli stawić opór. No oczywiście my też, mając jako Polacy tradycje narodowo-wyzwoleńcze, też się nie dalibyśmy tak szybko przepędzić z naszego kraju, a przynajmniej w tamtych czasach, kiedy jeszcze może te zasady bronienia ojczyzny były bardziej zakorzenione w ludziach. No więc tutaj też ci ludzie nie za bardzo chcieli dać się przepędzić. A ponieważ nie za bardzo dali się przepędzić, no to zostali po prostu eksterminowani. Wycięci prawie że co do nogi. Nie wiem ile procent ich wycięto, bo zawsze jeszcze jakieś pozostałości były zawsze, tak? Bo to potem widzimy w historii Izraela, że ci różni przedstawiciele tego narodu kanaańskiego się później pojawiali. Na przykład w księdze Estery jeden z potomków niewybitych Kanaanitów próbował wszystkich Żydów zlikwidować. Widzimy tutaj Agaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem. To jest 1 Samuelowa 15. A miał wytłuc wszystkich co do nogi. I potem w Estery, trzeci rozdział, po tych wydarzeniach król Achaszwerosz wyróżnił znacznie Hamana, syna Hammedaty, potomka Agaga, i wywyższył go i przyznał mu godność wyższą od innych książąt ze swego grona. I tutaj widzimy plan Hamana. Wtedy rzekł Haman do króla Achaszwerosza: jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i oddzielony od innych ludów we wszystkich prowincjach twojego królestwa, mający inne prawa niż wszystkie ludy. Nie przestrzegają oni praw królewskich, to też nie jest rzeczą korzystną dla króla tak ich pozostawić. Czyli widać, że tutaj Holokaust w wykonaniu Hamana, potomka tych Kananitów niewybitych przez Izraela. Jeżeli król uzna to za dobre, niech zostanie wydane zarządzenie, że mają być wytępieni, a wtedy ja odważę 10 tysięcy talentów srebra do rąk wykonawców, aby wnieśli je do skarbców królewskich. Wtedy król zdjął sygnet ze swego palca i dał go Hamanowi, synowi Hammedaty, potomka Agaga, wrogowi Żydów. I rzekł król do Hamana: tobie pozostawiam to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim, co uważasz za dobre. Więc widać, zwołano potem pisarzy królewskich 13 dnia pierwszego miesiąca i napisano wszystko, co rozkazał Haman do satrapów królewskich i do wszystkich namiestników. I oni mieli być wytępieni, Żydzi, co do nogi, co do jednego. I nie stało się tak jedynie dzięki temu, że Estera przejęła inicjatywę i Bóg sprawił tak, że Estera została wysłuchana. Gdyby to się nie udało, Estera nie zostałaby wysłuchana i wykonany był plan tutaj tego Kananity, to ten Kananita by zgładził oczywiście co do nogi Izraelitę. Tak więc podsumowując, mam nadzieję, że ci odpowiedziałem na wszystkie cztery pytania. I kluczowa kwestia jest też taka, że chrześcijanie są ambasadorami obcego mocarstwa na tej ziemi. Nasze mocarstwo nazywa się Królestwo Boże. I nie wtrącamy się w sprawy tych królestw takich jak Polska, Rosja, Niemcy, Francja i tak dalej, i tak dalej. To nas nie obchodzi.
To oznacza, że jeżeli jest jakieś prawo lokalne, to nie ma to znaczenia. Dam przykład. W Cesarstwie Rzymskim były wszystkie patologie legalne. Legalna była aborcja, legalna była zoofilia, pedofilia. Legalne było wszystko, eutanazja, eugenika i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to było legalne, a mimo to apostoł Paweł czy inny apostoł nie był widziany nigdy ze sztandarami, żeby zmienić prawo. A przecież mieli wtyki w domu cesarskim, bo w pozdrowieniach między innymi w liście do Rzymian czy w innych listach pojawiają się imiona osób z domu cesarskiego. Jakoś nie wykorzystywali tych wpływów na to, żeby się tutaj stać konstruktorami ziemskiego prawa. To nie jest nasza sprawa. Dlaczego? Już to rysowałem, jeśli chodzi o kwestie kręgów odpowiedzialności. Po pierwsze, człowiek niezbawiony ma jedną odpowiedzialność daną przez Boga. Uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby był zbawiony. Człowiek, który nie uwierzył w Pana Jezusa, i tak nie jest zdolny robić nic dobrego w oczach Bożych. Dlatego, że ma na rękach swoich krew Syna Bożego. I Pan Jezus umarł za niego. I Pan Jezus Chrystus jest doskonałą ofiarą za tego człowieka. Ale jeżeli dochodzi do tego, że człowiek się nie nawraca, to ta ofiara jest przez niego lekceważona. Deptana, można tak obrazowo powiedzieć, i tak Pismo Święte to przedstawia, że taki człowiek czyni z Boga kłamcę. A to już jest bardzo poważna kwestia. Natomiast człowiek, który się nawróci, ma w sobie Ducha Świętego. I pewnych kwestii nie musi mieć w ogóle tłumaczonych. I kwestie takie jak aborcja są w okręgu odpowiedzialności rodziny, czyli ojciec, matka, mąż, żona. I nikomu nic do tego. Oni w łączności ze swoim Bogiem, jeśli są ludźmi wierzącymi, takie kwestie sobie mogą rozstrzygać, jak sobie chcą. Żadne przepisy w ogóle nie powinny tego w żaden sposób regulować. Ja jestem akurat zwolennikiem tego, żeby się nie wtrącał tutaj ten świat w sprawy chrześcijaństwa i odwrotnie. Chrześcijanie mają się zająć głoszeniem Ewangelii i tylko Ewangelii. Głoszeniem Słowa Bożego i tylko Słowa Bożego. Jeżeli będzie taki problem, że 100% Polski się nawróci, no to siłą rzeczy prezydent będzie nawrócony i siłą rzeczy będzie wtedy wszystko bez wprowadzania jakichkolwiek przepisów funkcjonowało po chrześcijańsku, bo każdy ojciec z matką, każda żona z mężem w domowym zaciszu kwestie aborcji doskonale będzie wiedziała, jak i w jaki sposób ocenić, gdy w ich życiu będzie ten problem istniał. Będą wiedzieć, czy to jest uzasadnione, żeby na przykład zgwałcona żona dokonała aborcji, czy też nie. Bo to, że prawo pozwala dokonać aborcji dziecka w wyniku gwałtu, które dziecko się pojawiło w łonie w wyniku gwałtu, to jest to przecież już jaki ogromny ładunek tragicznych rzeczy. I teraz, jeżeli jakiś bezduszny urzędnik
twierdzi, że on sobie poradzi i się będzie swoimi brudnymi łapami w to życie rodzinne, intymne wpychał, to ja się nie dziwię, że należy takiemu urzędnikowi te ręce po prostu przykrócić, bo to nie jest jego sprawa. To jest tak głęboka tragedia. Zawsze aborcja jest związana z głęboką tragedią ludzką. Nikt dla zabawy nie dokonuje tego typu zabiegów. Nawet poważniejsze zabiegi operacyjne, które są dla ratowania zdrowia, już jakim ładunkiem emocjonalnym są po prostu obarczone. A co dopiero, gdy kwestia dotyczy przerwania życia. Nikt tego nie robi dla zabawy. Nawet największa ateistka, feminazistka, czy jak chcemy sobie poobrażać różnego rodzaju osoby różnymi terminami, też tego nie robi dla zabawy. Więc jest to zawsze poważny problem. Natomiast nie ma w Piśmie Świętym dla osoby niewierzącej żadnych innych wskazań, jak to, że ma szukać u Pana Jezusa ratunku. Bo jeżeli ktoś już chce usunąć dziecko, a nie usunie z jakichś powodów, to już je usunął w sercu swoim. Jeżeli tak, no to już zgodnie z kazaniem na górze jest mordercą, bo w sercu swoim zdecydował, że to dziecko zostanie przez nie zgładzone, przez tą osobę. Jak widać, jest to całkowicie inne niż prawo ludzkie, bo co, będziemy myśl o zbrodnie aparatem państwowym ścigać, jak będziemy chcieli wdrożyć na siłę przestrzeganie kazania na górze? Tam jest wiele kwestii, które rozstrzygasz w sercu opisanych. Jeżeli chcesz to zastosować dla osoby, która nie jest pewna zbawienia, nie jest narodzona na nowo, nie jest częścią Bożego Królestwa, nie jest częścią nowego stworzenia, to dla tej osoby słusznie jest to całkowicie obce i nieuzasadnione, ale też ta osoba od Boga ma tylko jedno poselstwo. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Natomiast zbawienie jest z łaski, niezależnie od uczynków. I jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, jest raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Niezależnie od uczynków, niezależnie od tego, co się później wydarzy. Nie można zbawienia stracić, nie można zbawienia utrzymać. Nie można na zbawienie w żaden sposób zarobić. Bo zbawienie jest całkowicie wolne z łaski Bożej, niezależnie od uczynków człowieka, zależne jedynie od doskonałego dzieła Pana Jezusa Chrystusa, które wykonał On umierając na krzyżu Golgoty, gdy w 3 godzinach ciemności zostały włożone na Niego wszystkie Twoje grzechy i te Twoje grzechy zostały zgładzone. I tak jak mówi Pismo Święte, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków. Dlatego w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem, gdyż On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To mówi 2 list do Koryntian, rozdział 5. Więc zachęcam do czytania Słowa Bożego Biblii. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka 31 63500 Ostrzeszów. Telefon do mnie 739-089-088, e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, napisz do mnie, chętnie Ci bezpłatnie wyślę. Z Bogiem. Na koniec jeszcze przykład, dlaczego uważam, że zbawienie jest nieutracalne. To możemy porównać do banknotu 10-funtowego, który człowiek, jeżeli posiada, to ten banknot jest wart 10 funtów. Ale jeżeli nawet ten banknot pomniemy albo zanieczyścimy, co odpowiada temu, że człowiek wierzący popadł w różnego rodzaju zabłądzenia albo różnego rodzaju grzechy,
to widać, że ten banknot cały czas jest wart 10 funtów. Tak samo człowiek zbawiony jest raz na zawsze zbawiony, nieutracalnie zbawiony, niezależnie od uczynków, dlatego że zbawienie oparte jest na Chrystusie, a nie na danym grzeszniku. Dziękuję za uwagę.